powstają rozmaite kulty, także misteryjne. Mamy więc ileś tam bóstw, takich jak Mitra właśnie, które związane z których świętowanie czy wtajemniczanie się w ich misteria wiąże się z przeżywaniem czy takim rytualnym przechodzeniem poprzez właśnie prawdę, jak chcą wyznawcy, o ich umieraniu, znaczy rodzeniu się i umieraniu. Proszę księdza doktora. Tu są dwie sprawy. Pierwsza rzecz to jest treść religii chrześcijańskiej. Jeśli porównamy tę treść z tym, w co wierzyli wyznawcy różnych innych religii, wyznań tamtych czasów, to na pierwszy rzut oka rzeczywiście może nam się wydać, że w chrześcijaństwie nie ma praktycznie niczego oryginalnego. Bóg, który się rodzi, Bóg, który się rodzi z dziewicy, Bóg, który umiera, Bóg, który z martwych wstaje, obietnica życia wiecznego, że to wszystko, może nie wszystko razem, ale każdy z tych elementów gdzieś w różnych religiach występuje. Tak jak na przykład spora część tych elementów występuje w mitraizmie. Jest jedna zasadnicza różnica. Wszystkie pozostałe religie, opisując te wydarzenia, mówią, że one się działy gdzieś, nie wiadomo kiedy, no czasami wiadomo gdzie, ale czasami też gdzieś za górami, za lasami, a czasami no tutaj, ale w czasach mitycznych. Tymczasem chrześcijaństwo mówi to, o czym my mówimy. Życie Jezusa miało miejsce tu, w Palestynie, na terenie Cesarstwa Rzymskiego, za panowania cesarzy Augusta i cesarza Tyberiusza. Zaczyna się wymieniać daty. Co prawda jedyna data taka ścisła, która występuje w Ewangelii, dotyczy początku działalności Pana Jezusa, a nie Jego narodzenia. Ale to nie przeszkadza temu, że właśnie, że chrześcijaństwo jest osadzone w czasie i w przestrzeni, jest osadzone w historii. To jest ogromna różnica, że nie odwołuje się do Jezusa jako do jakiegoś mitu, tylko jako do konkretnego człowieka, który żył. Stąd też znaczenie Bożego Narodzenia jako przypomnienie tych początków. Natomiast jeśli chodzi o symbolikę, akurat Boże Narodzenie tu nie przejmuje za bardzo symboliki z różnych świąt, z jakichś świąt pogańskich. Raczej powoływano się, i to bardzo funkcjonuje, myślę, że to się w podręcznikach nawet szkolnych chyba powtarza, taka teza, że Boże Narodzenie no, tak naprawdę wymyślono po to, żeby w cudzysłowie przykryć pogańskie święto narodzenia Słońca Niezwyciężonego. Jak bardzo przekonująco ksiądz Naumowicz w swoich ostatnich książkach dowodzi, ta teza jest bardzo trudna do udowodnienia, jest bardzo słabo poparta w źródłach i jest nieprzekonująca. I jest cały szereg powodów. Jeden z nich jest taki, że no, kult Słońca Niezwyciężonego nie był takim poważnym przeciwnikiem dla chrześcijaństwa. Nie było to coś tak ważnego, żeby w tym celu trzeba było wymyślać święta, żeby je przykryć. Jakby chrześcijanie naprawdę myśleli o tym, żeby jakieś święto pogańskie zastąpić i zmusić ludzi do pójścia do kościoła zamiast do robienia różnych złych rzeczy, to by Boże Narodzenie ustanowiono 1 stycznia. Bo to od czasów pierwszych chrześcijan do dzisiaj jest problem, że ludzie w Sylwestra robią różne złe rzeczy i to już ojców kościoła denerwowało. I to były te główne święta właściwie też w tym okresie roku, które występowały. Jeśli popatrzymy na ten świat rzymski końca III, początku IV wieku, jest to świat rzeczywiście takiego trochę wolnego rynku religii, gdzie najsłabszą pozycję ma ta tradycyjna religia rzymska, wiara w Jowisza, w Marsa. Owszem, to jeszcze cesarz Dioklecjan, jego koledzy jako ostatni, próbowali jakoś przywrócić do życia, ale to się nie spotkało z większym entuzjazmem. Natomiast rzeczywiście raczej się rozwijają religie, które jakoś mniej lub bardziej wierzą w jednego Boga. Właśnie czy to w Mitrę, czy w Apollona, czy właśnie w Słońce Niezwyciężone. Ale ten kult Słońca, my nie wiemy tak do końca zbyt dokładnie, jak on wyglądał, nie miał bardzo wielu zwolenników. Na przykład nie mamy za bardzo postaw uważać, że był popularniejszy niż chrześcijaństwo. No i przede wszystkim to święto 25 grudnia, my właściwie nic o nim nie wiemy. Poza taką wzmianką już z czasów chrześcijańskich, że takie święto było. Cesarz, który najbardziej czcił Słońce Niezwyciężone, który umieszczał je wszędzie na monetach, które bił, czyli cesarz Aurelian, który panował w latach 70. III wieku, on nie świętuje. Znaczy, święta poświęcone Słońcu Niezwyciężonemu są chyba w czerwcu. Nie mamy żadnych wzmianek, żeby w grudniu urządzał jakieś obchody. W związku z tym nie za bardzo są podstawy, żeby twierdzić, że tego 25 grudnia było coś tak ważnego, co by chrześcijanie musieli na siłę zastępować. No, mówię...
chociaż tak, warto pan doktor Sebastian Adamkiewicz. Warto może też dodać, że to nie jest tak, że nic też wcześniej nie istniało. No przed świętem Słońca Niezwyciężonego istnieje tradycja przecież Saturnaliów. W starożytnym Rzymie to jest też święto, które było tam kultywowane. Tutaj na terenach słowiańskich domniemujemy, że istniało coś takiego jak Szczodre Gody, czyli też pewne święto związane ze słońcem. Znaczy to jest zawsze w kulturach, w cywilizacjach ludzkich, zawsze te przełomy, te ten moment, przełomy słońca, tak, przestaje tak, być taka... Dlatego, że oddawano treść słońcu. Zaczyna się robić krótsza, dlatego wiązała się, się z robi Wigilię, no. Z jakimś świętem i ta treść dlatego, również że kiedyś oddawano treść słońcu. Ona też pewnie wpłynęła dlatego na to, że ksiądz zresztą wspominał, no. Na to, że chrześcijaństwo zaczęło właśnie ten dzień wiązać z narodzinami Chrystusa. Ja bym jeszcze tutaj polemicznie dodał jedną rzecz. Dlatego obchodzą Wigilię, bo obchodzono pogańskie święto Mistry Słońca. Z takich dawnych zwyczajów kulturowych, często zwyczajów jakichś ludowych, wzięło bardzo dużo. A te zwyczaje ludowe, no wzięły się z tych obyczajowości pogańskiej. Były ona, a potem Wigilia, która się z pogańskich świąt wzięła i wywodzi. W Polsce kultywujemy, to chociażby kładzenie sianka pod obrus, to był zwyczaj pogański, z którym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na ziemiach polskich, na przykład biskupi polscy walczyli, bo jest taki list biskupów wrocławskich, no którzy potępiają wiernych diecezji wrocławskiej, że to sianko gdzieś tam na stole rozrzucają, przypominając, że to są jakieś zwyczaje pogańskie. Sama choinka czy snopek to też były gdzieś zwyczaje, które nawiązywały do takich zwyczajów germańskich, nawiązywały też do zwyczajów słowiańskich. No już nie mówimy o kolędnikach, którzy razem z Turoniem gdzieś wędrowali od miasta do miasta, bo to też był zwyczaj związany z tymi szczodrymi godami. Ten Turoń przecież upadał w pewnym momencie, umierał, był gdzieś pojony piwem, jakąś wódką, jakimś miodem na znak swojej śmierci, zgonu i nagle gdzieś zmartwychwstawał. Wstawał do nowego życia, tak jak słońce zaczyna wstawać do nowego życia. Także ta zwyczajowość związana z Bożym Narodzeniem, ona gdzieś brała się z kultów pogańskich, natomiast dostawała jakiejś nowej treści, jakiegoś nowego znaczenia. No właśnie, czy nie jest trochę tak, że przez wieki w tej Europie, która była już z pozoru niekiedy chyba chrześcijańska, wciąż walczyły ze sobą ta logika pogańskiego mitu i logika chrześcijańska. W końcu w tych obchodach pogańskich, jak zauważał wybitny religioznawca rumuński Mircea Eliade, to chodziło też o takie rodzenie się i umieranie, w sensie także chaosu, który istnieje zanim świat powstanie, zanim jakakolwiek forma się wyłoni z tego chaosu i w pewnej formy właśnie, pewnego istnienia. Stąd w bardzo wielu kulturach pierwotnych jest tak, że koniec, ten styk końca roku i początku nowego to właśnie świętowanie także pewnego chaosu, rozpraszania się. Można wtedy pozwolić sobie na więcej, można robić rzeczy, których się normalnie nie robi, dlatego że świat wszedł w taką późną fazę, w której umiera i zmartwychwstanie. No i zmartwychwstaje. No i jeśli popatrzymy nawet na kalendarz chrześcijański w średniowieczu, o którym wspominał pan doktor, no to mamy na przykład takie obchody, które towarzyszyły Bożemu Narodzeniu, jak zwyczaje związane ze świętem młodzianków, kiedy to wybierano oślego czy młodzieńczego biskupa, którym zwykle zostawał nie ten najmądrzejszy z kleryków, ale właśnie ten najgorszy. On detronizował biskupa albo kogoś z władz miasta, czyli ustanawiano świat na opak, a więc pozwalano sobie na jakieś rytualne przekroczenie norm przed tym nowym otwarciem, jakim były narodziny. Księże doktorze, czy to nie jest, czy historia chrześcijaństwa nie zawiera w sobie w gruncie rzeczy cały czas takiego trwania pewnych tradycji pogańskich? To, co panowie tu mówili przed chwilą, chciałbym podkreślić, cały czas była mowa o tym, co towarzyszy Bożemu Narodzeniu. I myślę, że tutaj nigdy, znaczy... Ewolucja polega na tym, że jedno się w drugie przekształca. Biskupów wrocławskich w średniowieczu, bardzo powoli, bardzo powoli. A co towarzyszy, to pogotowie ratunkowe i straż pożarna towarzyszy. Świąt, ale pomimo tego, że Kościół się jednak tak do końca nie bał, że te wydarzenia, w cudzysłowie, towarzyszące
zasłonią to, co jest w tych świętach najważniejsze. I dopóki one nie zasłaniają, a czasami wręcz pomagają zrozumieć to, co jest najważniejsze. Zastępowanie, zastąpiło. Nic nie towarzyszyło, tylko zastąpiło. Najpierw było pogaństwo, a teraz rzekoma Wigilia. To jest jedno i to samo. Zastępowało.